To było e, dość uderzające na tych zebraniach, o których wspominałem, że on zawsze coś, po, jak podczas wypowiedzi e, innych osób, bo on na ogół raczej nastawiony był na słuchanie niż na mówienie, coś robił. Przeglądał prasę, przeglądał korespondencję, e, na przykład prawda, koperty wyciągał listy, czy to coś notował na tych listach, albo nawet coś pisał. Ale to nie były notatki, prawda? Do, to nie, nie, nie notowało tego, co było mówione. I to mnie nawet trochę raziło na początku, ale pamiętam, że właśnie chyba mojego ojca zapytałem, jak to jest, że kardynał tak nie słucha, tylko no, świetnie słucha, prawda? Bo, tylko, że po prostu robisz równocześnie coś innego, bo ma inny, i, I rzeczywiście, rzeczywiście na ogół na końcu podsumowywał te, te spotkanie, czy. czy w trakcie jego nawet zabierał głos w dyskusji, wtrącając ty uwagi, które świadczyło o tym, że znakomicie słucha i pamięta dokładnie to, o czym się mówi, więc ta rzeczywiście jego fenomenalna uwaga podzielna no była faktem, o którym ja mogę zaświadczyć w tym zakresie.